Jeśli szukacie urokliwych miejsc, niemal nieskażonych nowoczesną cywilizacją, czy klimatycznych miejscowości przesiąkniętych spokojem i autentyzmem, to dzisiejsza wycieczka jest właśnie dla Was. Przeżyjecie podróż przez zachwycające widoki oraz dzikie szlaki wiodące przez wiekowe lasy. Zobaczycie zabytki techniki oraz lokalizacje nasycone wyjątkowym charakterem regionu, który jeszcze niedawno pozostawał jednym z najmniej odkrytych zakątków w Polsce. Serdecznie zapraszamy do tego magicznego miejsca, gdzie możliwe jest odprężenie, naładowanie się pozytywną energią oraz pełne zanurzenie w magii natury. W sercu Bieszczad w województwie podkarpackim leży urokliwa miejscowość Cisna. To miejsce, gdzie dziewicza przyroda splata się z wiekowymi lasami, tworząc oazę spokoju dla miłośników natury, wędrowców i poszukiwaczy prawdziwego bieszczadzkiego klimatu. To idealna baza wypadowa do odkrywania uroków tego regionu. W Cisnej czeka na Was kilka atrakcji. Możecie przejechać się kolejką leśną, która opowiada fascynującą historię tego miejsca w rytm stukotu kół. Odwiedzić słynny bar Siekierezada, gdzie poczujecie autentyczny bieszczadzki klimat. A i dla miłośników sztuki i ludowych pamiątek również jest coś specjalnego. Jeśli zaś kochacie przyrodę, to macie do dyspozycji liczne szlaki turystyczne, które zabiorą Was w niezapomniane wędrówki. Możecie także poobserwować dzikie zwierzęta w ich prawie naturalnym środowisku. Jeśli zastanawiasz się, co warto zobaczyć w Cisnej, sprawdźcie naszą listę atrakcji. W sercu Bieszczad, gdzie dziewicza przyroda spleciona jest z urokiem wiekowych lasów, istnieje niezwykłe ogniwo łączące naturę z techniką. Bieszczadzka kolejka leśna. To historia podróży przez czas i przestrzeń. Skrzyżowanie tradycji z nowoczesnością oraz wyjątkowa relacja między człowiekiem a naturą. Pomimo swojego wieku, bieszczadzka kolejka wciąż pełni rolę transportową. Choć obecnie przewozi głównie turystów z różnych zakątków świata, którzy pragną nietypowych wrażeń. W Bieszczadach znajduje się historyczna wąskotorowa kolej leśna, stanowiąca cenny zabytek techniki oraz historii. Jej korzenie sięgają końca XIX wieku, kiedy pełniła rolę publicznej linii kolejowej na trasie między Nowym Łupkowem a Cisną. Ta linia została zaprojektowana w celu ułatwienia eksploatacji bogactwa Bieszczadów, czyli lasów, przez austriackich i węgierskich przedsiębiorców drzewnych. Była ona połączona z normalną torową, pierwszą węgiersko-galicyjską koleją żelazną w Łupkowie, co umożliwiało sprawną logistykę. Dlaczego akurat wąskotorówka, a nie kolej normalno-torowa? Głównym motywem wyboru tej pierwszej okazały się kwestie finansowe. Budowa linii wąskotorowych była bardziej ekonomiczna. Wykonywano je ograniczając prace ziemne, stosując ostrzejsze łuki i większe pochylenia. Często trasy były układane bezpośrednio na obrzeżach dróg, a lekkie szyny opierały się na drewnianych lub metalowych podkładach.
Flota składała się z niewielkich, lekkich parowozów oraz wagonów. Taka strategia przyczyniła się do znaczących oszczędności, co miało szczególne znaczenie na krótkich, lokalnych trasach. W efekcie w roku 1890 postanowiono zainwestować w budowę wąskotorowej linii kolejowej prowadzącej w głąb Bieszczad. W ciągu niecałych 8 lat uruchomiono pierwszą stałą linię kolejową o długości około 24 km, która była obsługiwana przez trzy parowozy produkowane przez firmę Kraus. Tabor składał się z dwóch wagonów osobowych, dwóch wagonów bagażowych oraz czterech krytych i 46 otwartych wagonów towarowych wyprodukowanych w pobliskim Sanoku. Każdego dnia kursował jeden pociąg, łączący przewozy towarowe i pasażerskie. W początkach XX wieku wydłużono trasę o kolejne 20 km, łącząc Cisno z Beskidem. Mimo wybuchu I wojny światowej kolej nadal działała, choć z pewnymi przerwami, a jej głównym zastosowaniem było wsparcie celów militarnych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ruch pasażersko-towarowy został wznowiony. W 1939 roku ruch został na krótko zawieszony, jednak już w listopadzie władze okupacyjne przywróciły przewozy. W czasie wojny obsługiwano je za pomocą dwóch lub trzech par pociągów, które ciągnęły wagony klasy drugiej i trzeciej. W historii kolei w Bieszczadach ważnym momentem był wrzesień 1944 roku, kiedy to przed zbliżającą się sowiecką ofensywą podjęto decyzję o ewakuacji personelu i większości taboru. Po zakończeniu wojny zarządzanie koleją przejęło PKP. Niestety, ze względu na wiele wyzwań, takich jak brak odpowiedniego taboru, działania partyzanckie oraz wyludnienie regionu, wznowienie przewozów stało pod znakiem zapytania. Dopiero pod koniec lat 50. XX wieku, gdy Lasom Państwowym przekazano kontrolę nad linią, ruszono z modernizacją. W krótkim czasie wybudowano nowe odcinki łączące Cisną z Osadą Mroczne oraz nowy Łupków z Rzepedzią, tworząc trasę o długości około 70 km. Do obsługi linii wykorzystywano nowoczesne parowozy polskiej produkcji PX48 i KP4. Początkowo służyły one głównie do przewozów towarowych, jednak już w 1963 roku uruchomiono także ruch pasażerski i turystyczny. W latach 70. parowozy ustąpiły miejsca rumuńskim lokomotywom spalinowym z serii LYD 2. Najtragiczniejsze okazały się jednak lata 80. i 90. XX wieku. W obliczu kryzysu gospodarczego, a następnie przejścia na gospodarkę rynkową, kolejce zagroziła likwidacja z uwagi na nierentowność. Sytuację pogorszyła upadłość głównego odbiorcy drewna drogą kolejową, zakładów przemysłu drzewnego w Rzepedzi. W rezultacie w latach 80. wstrzymano ruch na odcinku z Wetliny do Moczarnego, a ostatecznie w 1992 roku ten fragment trasy znalazł się w obrębie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i został wyłączony z użytku. Wraz z tym zaprzestano regularnych przewozów pasażerskich, pozostawiając działanie pociągów turystycznych jedynie w sezonie letnim. W 1994 roku nastąpiło ostateczne wyłączenie z eksploatacji kolejki wąskotorowej w Bieszczadach. W 1996 roku powstała Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która dzięki zebranym środkom przeprowadziła remont oraz uruchomiła przewozy turystyczne na fragmencie historycznej trasy. Obecnie istnieje możliwość wybrania się na malowniczą podróż z Cisnej do Balnicy lub do Łżycy. Podróż kolejką leśną stanowi niezwykłe doświadczenie. Drewniane wagony skrzypiące pod stopami powoli suną przez bujne lasy, przecinają strumienie i mijają polany. To nie tylko podróż w przestrzeń, ale także czas. Atmosferę minionych dziesięcioleci można poczuć na każdym kroku.
zachowane stacje, drewniane perony oraz charakterystyczne metalowe tablice odtwarzają ducha przeszłości. Bieszczadzka Kolejka Leśna to nie tylko środek transportu. Kolejka staje się nie tylko środkiem podróżowania, lecz również wyjątkową okazją do zetknięcia się z Bieszczadami. Jej tory przecinają nie tylko gęste lasy, ale także historie ludzi i miejsca, które tworzą razem niepowtarzalny krajobraz tego regionu. Obecnie dzięki oddaniu miłośników kolejnictwa kolejka nadal działa, przyciągając turystów i stanowiąc żywy dowód na to, jak wartości mogą przetrwać i być przekazywane przez pokolenia. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W otoczeniu malowniczych krajobrazów Bieszczadów, gdzie natura wdziera się w codzienne życie, istnieje miejsce o wyjątkowej aurze, które przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców, jak i licznych turystów. To właśnie Siekierezada. Kultowy bieszczadzki bar zlokalizowany w urokliwej miejscowości Cisna stał się prawdziwą ikoną regionu. Jego historia, unikalny charakter i niepowtarzalna atmosfera sprawiły, że stał się on nieodzownym elementem podróży po Bieszczadach. Siekierezada to niezwykłe miejsce, gdzie spotykają się podróżnicy, turyści, górale oraz miłośnicy natury. Ten bar jest prawdziwym odzwierciedleniem duszy Bieszczadów, od ich dzikości po spokój, tworząc idealne miejsce do oderwania się od codziennego zgiełku. Nazwa Siekierezada nawiązuje do tradycyjnej pracy w lesie, która przez wieki kształtowała ten region. Założony w latach 90. XX wieku w samym centrum Cisnej, pierwotnie funkcjonujący jako pijalnia piwa, obecnie oferuje znacznie więcej niż tylko tanie napoje zawierające mniejsze lub większe stężenie alkoholu. Początkowo gośćmi byli okoliczni drwale oraz pracownicy wypałów drewna, których pełno w Bieszczadach. A że ich atrybutem i niezbędnym w pracy narzędziem była siekiera, to ten właśnie przedmiot stał się symbolem miejsca i zapoczątkował nazwę baru. Już wtedy rozbrzmiewała tam szlachetna rockowa muzyka, co do dzisiaj jest jednym ze znaków rozpoznawczych tego miejsca. Wnętrze Siekierezady jest niczym podróż w czasie. Stare drewniane belki, rustykalne meble i autentyczne elementy wyposażenia tworzą atmosferę, w której każdy gość czuje się, jakby przeniósł się do innej epoki. Ściany zdobią stare narzędzia leśne, ręcznie wykonane ozdoby i fotografie ukazujące historię Bieszczadów i życie ich mieszkańców. Jednak nie tylko wnętrze sprawia, że Siekierezada jest wyjątkowa. Z oprawionego w drewniane okładki menu, przyczepionego łańcuchem i wbitymi w stoły siekierami, możecie wybrać dania, które zabiorą Was w kulinarną podróż po Bieszczadach. Menu pełne jest tradycyjnych lokalnych smaków, takich jak regionalne sery, kiełbasy, pierogi z dziczyzną czy zupy na bazie naturalnych składników.
Wieczorami Siekierezada staje się sceną dla koncertów folkowych, spotkań literackich czy wystaw artystycznych, które podkreślają żywą kulturę tego regionu. Siekierezada to miejsce, które łączy pokolenia, przekracza granice i wpisuje się w serca swoich gości na długie lata. To warte odwiedzenia sanktuarium bieszczadzkiej autentyczności, gdzie wspomnienia i historie snute przy dźwiękach muzyki łączą się w niezapomniany sposób. Ze świata biesów i diabłów przenosimy się w zupełnie inne klimaty, gdzie krują anioły i bieszczadzkie krajobrazy. Galeria Czarny Kot w Cisnej to wyjątkowe miejsce zarówno dla miłośników sztuki, jak i piękna natury. Jej nazwa nawiązuje do tajemniczego i nieuchwytnego charakteru sztuki, która prezentowana jest w galerii. To przestrzeń, w której można odkrywać różnorodne formy artystyczne, takie jak malarstwo, rzeźba czy rzemiosło artystyczne. To, co czyni tę galerię wyjątkową, to nie tylko jej wnętrze pełne inspiracji i estetyki, ale także artystycznych doznań. Ale najlepiej opowie o tym jej właścicielka, pani Ewelina. Galeria Czarny Kot jest prowadzona przeze mnie i przez mojego męża. Prowadzimy ją od 20 lat. Wcześniej siedziba galerii miała miejsce w miejscowości Bóg. W tej chwili stacjonujemy tutaj właśnie w miejscowości, pięknej miejscowości Cisna. Galeria powstała właściwie chyba dlatego, że zawsze byłam pasjonatem sztuki, pasjonatem rękodzieła, zawsze mnie to interesowało. Zawsze chciałam tworzyć i spróbować, czy jestem w stanie malować. I właśnie około 20 lat temu, ponad 20 lat temu, mąż kupił mi pierwsze farby i blade ramy. I tak do dnia dzisiejszego w wolnych chwilach maluję. A krajobrazy to dlatego, że kocham po prostu Bieszczady i cieszę się, że mieszkam w tym miejscu. I każdego dnia, kiedy rano wstaję, to jestem po prostu zachwycona tym, co mam wkoło i chyba dlatego oddaję to w swojej twórczości. Przede wszystkim to są te tematy, choć zdarzają się również inne, na przykład tematy starości, ale jednak przyroda jest dla mnie po prostu najważniejsza, daje wytchnienie, daje radość. I jest to coś, co mamy tutaj najcudowniejsze. Jest tu sporo sztuki użytkowej, właśnie są misy drewniane, są kubki ceramiczne, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby wszystko było wykonane rękami ludzkimi, żeby tutaj było widać człowieka, tego artystę. Jeżeli chodzi o kubki, to każdy z tych kubków jest inny. Nie chcemy, żeby to były właśnie jakieś takie sztampowe, przygotowane masowo rzeczy, tylko żeby po prostu były wykonane najlepiej jednorazowo, żeby to była jedna rzecz i niepowtarzalna. Stąd można wyjechać naprawdę z wartościową pamiątką. Tak, tak, dokładnie. Właśnie uważam, że te pamiątki są wartościowe. I też myślę, że na każdą kieszeń, bo są i rzeczy droższe, są i rzeczy tańsze. I są różnorodne. Jak Państwo za chwileczkę obejrzą, to zobaczą, że tutaj właśnie jest bardzo szeroki przekrój twórczości. Można między innymi zakupić moje obrazy i tutaj właśnie je widać. Ale oprócz moich prac są tutaj prace różnych bieszczadzkich artystów i nie tylko bieszczadzkich, bo również artystów z terenu Podkarpacia.
Można tutaj zakupić rzeźbę, można tutaj zakupić ceramikę, można zakupić misy drewniane, rzeźbione, rzeczy robione na szydełku. Są różnego rodzaju pamiątki i bardzo dużo aniołów, bo Bieszczady słyną z aniołów. I staramy się, żeby w naszej galerii były tylko rzeczy robione, wytwarzane ręką ludzką, wartościowe, żeby prezentowały wysoki poziom artystyczny i, no i też, żeby były właściwie dla każdego. Mhm. Czyli nie jest to może jakaś taka bardzo wysoka sztuka, na przykład nowoczesna, to po prostu ma być taka sztuka nasza, bieszczacka. Galeria Czarny Kot to nie tylko miejsce prezentacji sztuki, ale także przestrzeń spotkań, warsztatów i wymiany myśli. Dla odwiedzających Cisną i Bieszczady Galeria Czarny Kot to nieodzowny punkt na artystycznej mapie regionu, gdzie sztuka splata się z naturą, tworząc niezapomniane wrażenia i inspirujące chwile. Na zakończenie zapraszamy do odkrycia uroku leśnego zwierzyńca Liszna, raju dla miłośników przyrody. Zanurzcie się w malowniczym lesie i zyskajcie niezapomniane doświadczenia, obserwując dzikie stworzenia w ich prawie naturalnym środowisku. Spotkacie tu różnorodne gatunki zwierząt, kolorowe ptaki, płochliwe jelenie, majestatyczne muflony, dziki i delikatne daniele. Zwierzyniec kryje ponad 30 unikalnych gatunków. To idealne miejsce na rodzinne wypady i relaksujące spacery. Oddalony od miejskiego zgiełku, pozwala zanurzyć się w pięknej przyrodzie obok zwierząt. Przy wejściu dostępna jest specjalna karma, pozwalająca samodzielnie nakarmić tutejszych mieszkańców. Pozwól sobie na chwilę bliskości z naturą w leśnym zwierzyńcu Liszna. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.